Słuchajcie, losujemy dzisiaj kołem fortuny. Fortuny? Słuchajcie, kręcimy dzisiaj kołem fortuny. Jakie wyzwania zimowe będziemy musieli zrobić? I dzielimy się na trzy grupy dwuosobowe. Tak jest. Siema. No i jeszcze nigdy nie byliśmy razem. Ale po prostu nadepłam. Kogo nadepłam? Na mnie nadepłaś. Pierwszy raz poznamy w ogóle, co jest na tym kole. Chyba, że ktoś wcześniej podglądał. Nie, może. A co to jest? Snow rafting? Dobra, zobaczymy wszystko, bo to dla nas też są niespodzianki. Ale pan, myślałem, że to będzie jakiś... Jeszcze każdy z nas losuje po dwa razy. W sensie na każdą parę wypadają dwa wyzwania. Czyli coś każdy jedna i druga kręci. Tak, każdy kręci, dawaj. Dobra, to kolejeczka. Dobra, to ja pierwszy. Go Bartek, go Bartek. Zjadanie! Na siłę. Tak. Ja zakręcę. Tubing! Nie mam pojęcia, co to znaczy. No ja też nie. To jest dla mnie największa tajemnica, bo nie mam pojęcia, czym jest tubing. Dojechaliśmy na miejsce, proszę państwa, przygotowaliśmy się, mimo tego, że nie wiemy, co nas czeka jeszcze. Pieski tam są! I to jest takie słodziutkie. Nie no, pieski dzisiaj chyba nie. Ale dobra, bo my mamy tubing. Ja się boję, że nas wsadzą w jakąś tubę i będę musiała się sturlewać z jakiejś górki, że w ogóle się poobijam, zemdleję. Spałam, wróżę do 5 rano, teraz cały krzyż nie. A tym polega odpowiedzialność. O, ten jest chyba przewodnikiem, bo tak szczeka. Tak, no przecież zawsze tak. To jest chyba wyjadacza, tak, tak, samiec alfa. Jeszcze. Dziewczyny. Ja! No, ja jestem. Ja nie możemy. Nara! Ale to są buldy. Ej, Hania zgubiła telefon. Hania telefon! Hania telefon zgubiła! Co za baba! Dawaj, dawaj, wkręcaj ją! Dawajcie, wkręcamy, że nie mamy. No, ale nie, to nie może mieć Bartek, bo Hania może go zacząć daj mi, ten. Daj mi, daj komuś innemu. Ej, wycisz, wycisz! Ale szczęśliwe, faktycznie. Nic nie kocham w życiu bardziej niż pieski. I Patryk. Ale może teraz. Co? A z niego miałaś? No nie wkręcasz teraz. No, Aniu, wkręcasz. A nie dałam ci? Nie dałaś mi. Zgubiłam telefon prawdopodobnie. Dobra, zostawiamy. Kupisz sobie nowy. Nie, dobra, nie, mordy. Mamy. Naprawdę? Na śniegu leżał. Jezu, cudownie, dziękuję. No. Już tu byłam. Wiesz, bez sensu, żeby z panem jeździć, nie? Jakbyś sama poszła z buta szukać, to byśmy powiedzieli, że nie mamy, ale... Ja tym chcę się przejechać! Ja tym chcę! To jest tubing? To jest tubing! Zacznijmy od banana. Tubing to będzie taka wisienka na torcie. Tubing to jest właśnie to pomarańczowe kółeczko. I to będzie przyczepione do tego? O. A jak bardzo to jest niebezpieczne? Ej, no jazda na rowerze jest nawet niebezpieczna. Wydaliłaś się po środku! Będę Wika krzyczeć, jakby zniknęła z tyłu, dobra? Dzięki! Banan skręca w prawo, wybalansuje się w prawo. To jest prawa, to jest lewo. Dobra, nie. Tak, tak, w lewo, dobra! W prawo. Ale będzie frajda! Hania! Jaja! Hania to ma wielkie jaja, patrzcie, nie boję się być jako pierwsza, a to jest chyba najstraszniejsze. Ja po prostu myślałam, że ktoś jeszcze przede mną siadł. To było złamaniowe. Nie, to było super. Ale wszystko mi spadło z głowy. Ale dziewczyny czują, że padają, leciały tak. Podało. Uderzyłam głową taką. Co, w ciebie? Tak, bo ja czuję na ramieniu. Tak, no co, i to ja? Lecimy dalej. Ej, to mnie możecie odwieźć? O, dobra, idę z wami. Nie nagrało się, musimy powtórzyć plebę. Ja już nie chcę się drugi raz wywalać. Trzymaj się, laska! Nie tak szybko!
dupa będzie bolała. Nie będzie. Dobra. Jezus Maria, ja się boję kolejek górskich. Uwaga, bo cię szarpnie. Trzymaj się mocno. O, jest grane! Ale on jest odpierdziela! Wow! Prawie się wywaliła! Już nie chcę! Ona wygląda jak malutki! Tak, ona wygląda jak takie malutkie dziecko! Stop! Już boli, już boli! Cały czas mi tak, jak skacze, to kręgosłup cały mi ten chrupie! Dawaj szybciej! O, mam nadzieję, że nie mam złamanego kręgosłupa. Dobra, siadaj już! A myślisz, dlaczego ona płacze, że jej kręgosłup pękł? Bo nie zrobiła rozgrzewki, mi już nic nie strzyknie, bo już mi teraz strzyknęło. I co to za pompa? Tyle ile pompek zrobisz, tyle pompek. Na jednej ręce, co to za pompa? Oh yeah! Lecimy! Jest szybciej! Widzicie, to jest najgorsze, bo wtedy dupa boli. Dupa? No. A myślę, że on wie, co robi. Trzeba w powietrzu dupę trzymać chyba, patrz jak on leży. Ale się najadłem śniegu, bo miałem cały czas ryj otwarty. Ale fun! Jak to jeszcze raz? Ja nie chcę tylko jednego. Skoku z sauny do śniegu. To jest jedyne, czego ja nie chcę. Nie. Siły! Zdjęcie z misiem! O jest, to perskie, tak. Dzisiaj do tego misia. Oh yeah. Dobra, moi mili, ja nawet nie wiem, jak ten miś wygląda i specjalnie poczekałam, żeby tutaj na kamerze sprawdzić. A ty wiesz? Widziałaś kiedyś tego misia? No tak, no. A spotkałaś kiedyś tego no, misia? No tak, no one są różne, nie ma jednego. Ale wpadłyśmy na pomysł, bo ponoć mówicie, że ten miś jest pijany, tak? Ponoć. No, ponoć tak. Nie wiem, tutaj takie historie mam opowiadane, więc stwierdziłyśmy, że skoro ten miś jest pijany, to kupimy mu prezent. Mały prezent, jakąś naleweczkę i może się z nim napijemy za jego zdrowie. Ale jestem w szoku, bo ja już w Zakopanem jestem któryś raz i nigdy nie widziałam tego misia, więc może być ciężko, powiem wam. Ja mam takie zdjęcie. O, masz! O, ej, to w sumie zadanie zaliczone mamy tutaj. Z dzieciństwa i zawsze na Gubałówce takiego misia widziałam. A no. Poza tym nie pamiętam, żebym go widziała drugi raz. Ale Fausti, zapytaj się proszę, gdzie znajdziemy misia? Kup alko. No, no i tyle, ale wiesz, takie coś ładnego, nie no. Takiego wulgarnego, tylko jakąś, wiesz, naleweczkę, kukułkę czy coś w tym stylu. Słuchajcie, mamy tutaj ważną wiadomość. Pytaliśmy się pani jednej na straganie i pani powiedziała, że ten misiak chodzi tylko w weekendy, mu się nie opłaca w tygodniu, a poza tym i tak w weekend ostatnio nikogo nie widziała, więc... Więc w sumie beka, bo najprostsze zadanie okazało się w sumie najtrudniejsze, ale możemy znaleźć po prostu jakiegoś misia. Za chwilę tutaj wymyślimy coś innego. Poszukajmy, no. Pisze miś Zakopany. Biały miś skrupówek poszukiwany. Oh shit! To dlatego go nie było w ten weekend. Lecimy, nie? Okej. Okay. Poszukiwanie misia. Proszę pani, mamy takie pytanie. Tak? A wie pani, tutaj po ulicach chodzi taki miś biały? No czasami chodzi. A dzisiaj go nie będzie? Wiem, że pani... A ma pani na niego namiary? A bo wie pani, kiedy najczęściej się pojawia? Najbardziej weekendy. Weekendy. Ale zdarza się w środku tygodnia? Znaczy zdarza się, że przychodzi. Też zależy, czy nie wypije za dużo. Czyli właśnie, wszyscy tutaj prawda. Gadają o tym alkoholu. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Mission nie complete. No, albo liczymy na szczęście, że akurat misz się pojawi z nienacka, albo po prostu idziemy robić zdjęcie z tamtym misiem drugim. Tak. Źle idziemy na 100%. Nie. No zjeżdżaliśmy o, stąd, się nie? Idziemy się. Wszystko mnie, no 5 dych. 5 dych. Dobra. Nie będzie po tej stronie żadnego misia, w sensie tego co... Wygrałaś. Wygrałaś? No dobra. No i kto pytał Piotruna? Kto pytał? Mogłam o 100, ale nie chciałam, nie byłam pewna. A, dobrze powiedziałaś, tu jest. No, zauważyłam, że za często się zakładam i za mało wiem, bo już któryś raz na tym kanale przegrywam pieniądze. Tym razem jest to 5 dyszek, więc 50 zł. Od razu mi przelewasz? Tak, to był najgłupszy zakład. A jak mi przelałaś? Na telefon. Co, nie mogło być? Nie, Blik mi nie działa, w sensie działa mi, ale nie idzie na to konto, tylko na oszczędnościowe, a nie... I które mam no zablokowane, i... żeby nie wydać pieniędzy. No i dobrze, no i prawidłowo, tak właśnie powinno być. Oszczędzasz pieniądze w ten sposób, zarąbiście. Ej, stara, robimy zdjęcie tak. Ty tu wchodzisz pod spód, ja wchodzę pod niego i będziemy mieli tak na szeroko. Dobra. Fausty, 5 dych tam leży. Gdzie? Żartuję. No i słuchajcie, zdjęcie z misiem odhaczone. Dobra, lecimy. Całe siły, Fausty. Nie!
Ostatnie zadanie, czyli wejście do sauny, a następnie rzucenie się do śniegu. Jak widzicie, jesteśmy bardzo zadowolone! Ale to ja się tego boję osobiście, bo ja nie lubię zimna i nie lubię takiej zmiany szybkiej temperatury, więc teraz idziemy na 10 minut do sauny i potem razem wskakujemy w śnieg i wracamy jeszcze na chwilę do jacuzzi, żeby się tam ogrzać. Tak. Ogólnie mam astmę i nie powinnam chodzić do sauny, ale się poświęcę. Dobra, 10 minut. Odpalam na 8 minut i wracam tu do was. Dziewczyny w bikini! 8 minut minęło, zobaczymy. Czy dziewczyny nasze kochane są rozgrzane? Nie jeszcze? Nie, nawet nie weszło do 50 stopni, a miało być do 60. Można to polać. Przyjdziemy za 5 minut. Jestem dumny z dziewczyn, no bo wiesz, one jeszcze są nie rozgrzane, sauna jest nie rozgrzana, więc powiedziały, że posiedzą dłużej, żeby zrobić ten challenge jakby poprawniej. To się ceni, nie? Jesteście rozgrzane? One tam z telefonem wlazły. O, uwaga! Hej, wybiegamy. W kamerze stawiamy. Dobra, dobra. Dawaj, Fausti! Tutaj już jest zimno. Go! Dawaj, Fausti! Nie, tu! Dawaj, 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 dawaj. Tu, tu! Aniołki, aniołki, aniołki! Ej, nie było źle! Nie poczułam jakoś bardzo tego, ale czuję jak mi było całkiem przyjemne, serio. No, ale to by mi odmarzły. No, nie, no to macie snow rafting i wjazd na Kasprowy. O, o, i ciekawie jest. Chodźmy na Kasprowy, tak, może wjedziemy tak, na Kasprowy. Bartuś, tak. Mam złą informację. Tak. Zaspoilerowałem sobie, bo chciałem zobaczyć jak... O nie, to nie mówi, inne, to nie mówi. Nie powiem nic. Ale będzie... Tyle, tyle to. Dobrze, dobrze! Czy, ale pisałem w ogóle coś innego, do. Bo chciałem zobaczyć co oni mają. Oni mają. I wyskoczyło mi zdjęcie tego. A co stary. Telefon? Wiem, że tak będzie, no. Tak? Ty coś tak, będzie? Tak, to coś, coś, tak. To super. Okay. A to jest skipa z kup przejazdka z prawy wierch. A to na pewno tu? Kup bilet. Teraz. Tutaj. O nie, to jeździ co godzinę. O oh, fuck. Nie, 11.00 to za 20 minut. Ej! Przepraszam! Dobra, już. Pawki w sen. Prawie się spóźnili siły. O nie. Ej, a tu fajnie, bo można by... A, nic by nie można. O, a czemu myślisz, jak... że jest tam tak odpalone? Czemu taka deforestacja? Ej. Fajnie się jechało, a to jest jakaś chyba 1/3 dopiero, tak? Tak a nie naprawdę. Połowa? Jak wiesz nie, co patrzyłem? Pamiętam, tak, no, tak. Fajne jest to właśnie, że teraz mamy taką chillową rzecz, nie? A ja sobie zespoilerowałem, tak jak mówiłem wcześniej. I druga jest bez ekstremalna chyba. Więc fajnie, bo mam taki balans, nie? Nie dwie ekstremalne i nie dwie stepiarskie. Tylko jedną ekstremalną i jedną stypiarską. Ale powiem wam, było warto takie widoki, to tylko stary, jakbym w niebie był. Ale cieszę się, że zabrałem dobre obuwie na te wyprawy. Ląteczka. Musimy podbić Mount Everest. Oj, jeszcze chwila! Nie wiem! Ognij Bartek, to zrazę! To zrazę! Spada, spada! Ej, ja nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. Nie! To niebezpieczne. Dlatego musisz to nagrać. Klimat, mi się ja bardzo. Myślę, że to by było bardzo, bardzo ładnie. No. Gdyby właśnie było cokolwiek. Kto zostawia buta? Wszyscy zostawiliśmy buta. Ja bym mógł. Ale buta tego. Buta nie. Poczekaj. Masz coś? Trzeba coś zostawić, masz rację. Ej, słuchajcie. Nie, no nie, 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 bo mam kartę Boga Lososa, ale i tu nie zostawię. Ej, no. Można by zostawić kartę Gen Z. Ale potem ci da nową najwyżej. Tak. To tak. Pierwsza osoba, która znajdzie kartę Gen Z, jest to... Zakopmy ją gdzieś tu. Tak, tak. Dawaj, dawaj. O, pod tym kamyczkiem. Proszę bardzo. Karta Gen Z
znajduje się tutaj. Jeśli do tego czasu nie zwieje tej karty, miejmy nadzieję, że nie, to możecie sobie wziąć taka malutka pamiąteczka po nas. Gen Z tu było. Tutaj taki jakiś znak charakterystyczny, czyli na przykład... O, myślę, że tyle starczy. Przewrócony płotek. Masz oszronione rzęsy. No. Ja cię kręcę, ja też mam? No, też masz, no. Ja pierdzielę! Jest tu minus 6. Też masz! Ty masz brwi i wąsy! Chciałem zrobić to, co ty, ale za bardzo się rozpędziłem. Ciekawostka jest taka, no, że teraz pijesz tą kawę w najwyższej położonej restauracji w Polsce. Naprawdę? No. Co, chciałbyś się przepierdzielić? No. Nie, stąd nie ma. No. Ja myślę, że to jest chłopie 5 minut drogi. No to chodźcie. Nie, to jest 15 minut drogi. Ej, to drogi. 15? Nie. To patrzcie, ci ludzie są malutcy. Stary, ale to nie. Już tu jest. Ej, ale będzie od Natalki. A co, miałeś nas przypilnować? Tak, tak. O nie, co za koło? Pierwsze zadanie zaliczone, było ono 100 razy przyjemniejsze niż mi się wydawało. Tak, naprawdę, ja myślałem, niesamowicie, że będzie jakby chillowo, że będzie ładnie po prostu, a tak. Były momenty, gdzie było ekstremalnie jakby. Szczerze powiedziawszy, ja to w ogóle myślałem, że nic nie będziemy widzieć tak jak na początku, że będzie taka mgła, że po prostu wyjdziemy, no jesteśmy, haha, i zjeżdżamy. A tu się tak rozwinęło, że zostaliśmy naprawdę 40 minut dłużej niż powinniśmy. Ej, teraz dostaliśmy informację od tutaj pięknych pań. Nie Słucham. Będzie snow raftingu, tak. Niestety, chociaż to jest bardzo fajne, widziałem. No. Za to niestety będziemy mieć tylko skutery śnieżne! O chłopie, tak jest! Ale mi przykro, że mi to jest zły! Żartował! Dobrze, czy ja mogę się w takim razie teraz dowiedzieć, co to w ogóle jest ten rafting? Pontony. Jazdy na pontonach ogromne. O kurde! Też byłoby fajne. To by było fest fajne. Ale skutery śnieżne? Nie mamy skutery. Mają skutery, chłopaki zamiast co? Ej, nie! Losujemy jeszcze raz kołem! Nie! A nie było misia też nigdzie w Zakopane. Bardzo mi przykro! Nie! O! O nie! 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 Jedziemy! Zostawia! Te co odstały! Ja pierdzielę! O kurde! Padnie. Trzymaj kamerę mocno. Trzymam, no. Tutaj jak wyjedziemy z lasku, tam jest między drzewkami taka hopka, wyskoczymy na niej. Co? Dobra. Przez chwilę myślałem, że autentycznie, że to jest koniec, nie? Jechaliśmy z taką prędkością. No dobra. Jo! Tyłu na tym poziomie. Ej, cykam się, nie! Między tymi dwoma wojnami. Co? Ja!
całą ziemię skubali. I tak jechałem, stary! To jest niesamowite, to jest przerąbane. Ale te dwa skoki... Ale dla mnie najokropniejszy był jazd w dół, był tak szybki. Nie, to dla mnie nie wiem co wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zostawcie kciuki w górę. To może gdzieś jeszcze pojedziemy, jak to wiem, może to będzie jakiś Dubaj albo jakieś inne miasto, można dużo rzeczy. Los Angeles, Nowy Jork. Zapraszamy także na nasze Instagramy i na Instagramie.